Rozważania lipcowe, 19 lipca, krew Chrystusa, więź jedności w Kościele. Święty Paweł Apostoł potwierdza podstawową zasadę. Eucharystyczny chleb i wino identyfikują się z Chrystusem. Natomiast dzielenie się tym pokarmem rodzi współdzieloną jedność, nazwaną w ten sposób, ponieważ ma dwie bieguny. To Chrystus i pozostali wierzący. Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Refleksja. Eucharystia. Tajemnica ciała i krwi Chrystusa jest centrum życia Kościoła, więzią miłości wszystkich wierzących. Jedna wiara jednoczy umysły w prawdzie, jeden chleb jednoczy serca w miłości. Ten, kto zbliża się do ołtarza, powinien pojednać się z braćmi. Ten, kto spożywa ze stołu Pana, powinien dzielić się swoimi dobrami z potrzebującymi. Ponieważ Chrystus jest obecny pomiędzy braćmi, którzy nie powinni być podzieleni. Podziały między wierzącymi są dziełem szatana. Przynosimy Chrystusowi ciężar naszych niezliczonych podziałów. Podział, który znajduje się w nas samych. Podziały wewnętrzne naszych rodzin. Podziały w naszych społeczeństwach i miastach. Podziały między narodami. A Chrystus jednoczy każdą rzeczywistość, ponieważ Chrystus jest miłością, a miłość jednoczy. Chrześcijańskie świadectwo opiera w swej istocie na jednym z największych owoców Chrystusowego krzyża, na pojednaniu całego świata z Bogiem. I właśnie stąd rodzi się owa nowa moc, zdolna do ofiarowania światu nowego oblicza. Z dzieła świętego Fulgencjusza z Ruspe, biskupa, do Monima. Duchowa budowa ciała Chrystusowego wzrasta w miłości szczególnie wtedy, gdy to ciało Chrystusa, którym jest Kościół, składa w sakramentalnej ofierze chleba i wina samo ciało i krew Chrystusa. Prośmy więc, aby ta sama łaska, która sprawia, że Kościół stał się ciałem Chrystusa, sprawiła i to, by wszystkie członki wspólnoty Kościoła, wspólnoty miłości, pozostawały zwarte w jednym ciele. Słusznie prosimy, aby spełniło się to w nas za sprawą tego Ducha Świętego, który jest jednym duchem Ojca i Syna, aby owa jedność, równość i miłość, którą w swej naturze jest Trójca Święta, jeden, jedyny i prawdziwy Bóg, swym niepodzielnym działaniem uświęcał tych, których przybiera za dzieci. Jedno serce, jednego ducha dał wszystkim wierzącym w Boga ten, który jest jednym duchem Ojca i Syna i jednym Bogiem razem z Ojcem i Synem. Prośby i modlitwy. Wznieśmy naszą modlitwę do Boga Ojca naszego Jezusa Chrystusa, który zechciał zjednoczyć wszystkie ludy ziemi we wspólnocie Kościoła. Aby ofiara eucharystyczna, znak braterstwa w Chrystusie, uświęcała Kościół w więzi miłości. Wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy godnie żyli chrześcijańskim powołaniem, dając światu świadectwo ewangelicznej jedności. Wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy byli zawsze ulegli działaniu Ducha Świętego, sprawcy jedności w miłości. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, który przez jedyną ofiarę swojego Syna nabyłeś sobie lud wierny, udzielaj
i strzeż zawsze w swoim Kościele daru jedności i pokoju. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przykonaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas. Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. Krwi Chrystusa, męstwo męczenników, wybaw nas. Krwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas. Krwi Chrystusa, rodząca dziewicę, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę. Teraz udzielę wam błogosławieństwa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości Boga. Życzę wam dobrego, pięknego dnia. Szczęść Boże.